Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, przybyliśmy do Cezarei Filipowej, pogańskiego miasta, wybudowanego na cześć Cezara przez Filipa. Filip, który pobudował też różnego rodzaju świątynie, bo w Panteonie Rzymskim było wiele bożków, wiele, wielobóstwo było. I akurat, kiedy prawdopodobnie Pan Jezus mówił o tych bramach piekielnych, to stali przy tych, właśnie, górach Hermonu, przy takiej szczelinie tam bierze początek, w ogóle z tych gór, początek Jordanu. I tam była taka szczelina, gdzie składano w ofierze dzieci Boszkowi o imieniu Pan. Pan był przedstawiany jako taki władca przyrody, z kopytami, ogonem, taki jurny, taki też seksualny bardzo. I domagał się krwi, szczególnie krwi dzieci. I że świat takim y, się w ofierze temu Bożkowi składa poprzez aborcję, poprzez zabijanie dzieci nienarodzonych szczególnie. Też właśnie takiemu nieokiełznanemu Bożkowi seksu, Bożkowi y, używania świata. Kościół jest powołany do tego, żeby ludzi wyrywać. I na czele tegoż Kościoła stanie Piotr. Szymon znaczy słuchający, a Petros, czyli Piotr, pochodzi od słowa greckiego Petra, czyli skała. Czyli coś fundamentalnego, podstawowego. Dom zbudowany na skalę. Pan Jezus buduje swój kościół. Ale zanim to zrobi, pyta apostołów, za kogo mnie ludzie uważają. Robi taki sondaż opinii publicznej, kim dla ludzi jestem. Jakbyśmy tak przeszli dzisiaj z mikrofonem, pytali się, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? To były różne odpowiedzi. Pamiętam kiedyś w szkole średniej, zrobiłem taką kartkówkę na początek. Napiszcie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Jeden z tych uczniów napisał tak. Dla mnie Jezus Chrystus jest idolem. Bo podobnie jak ja, też nosił długie włosy. A poza tym on nie istniał. Oczywiście to nieprawda, bo nawet niewierzący nie mogą zaprzeczyć faktom, dokumentom i świadectwom historycznym, które nawet poza chrześcijańskie potwierdzają istnienie założyciela budowniczego Kościoła. Sam Kościół jest znakiem istnienia Pana Jezusa. I Pan Jezus, kiedy pyta, za kogo mnie uważają ludzie, to pytanie też później kończy się bardzo osobiście. A wy za kogo mnie uważacie? A więc w drodze wiary potrzeba przejść od tego, co ludzie powiedzieli o Panu Jezusie, do tego, co można powiedzieć, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Nie opierać się tylko i wyłącznie na czyichś opowieściach, ale też szukać takiego, takiej odpowiedzi wewnętrznej, w kościele, kim tak naprawdę jest prawdziwy, Naprawdę prawdziwy Pan Jezus, bo tu w tym pytaniu chodzi o prawdę. Bo wizji Pana Jezusa może być bardzo wiele. Można go zredukować na przykład do jakiegoś proroka. Wielkich proroków: Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, wielcy prorocy, ale tylko prorocy. Co objawił Bóg ojciec Szymonowi, który później został nazwany Piotrem? objawił, że Pan Jezus jest kimś więcej niż tylko prorokiem. Jest mesjaszem i synem Boga żywego. Synem Bożym, nie tylko synem człowieczym, nie tylko jakimś niezwykłym posłańcem do tego, żeby wyzwolić naród spod okupacji, tak jak tego oczekiwali niektórzy, ale jest samym Bogiem. Tego Sami apostołowie nie mogliby na to wpaść. Absolutnie, to byłoby nie do pojęcia. Ale Bóg ojciec to objawił Piotrowi. Piotr dał się poprowadzić Duchowi Świętemu. I dzisiaj, kiedy mówimy o władzy kluczy, które otrzymuje Piotr, do tego, żeby było to, co mówi, wiążące dla zbawienia, świata, dla zbawienia ludzi żeby mogli wejść do nieba, że co zwiąże na ziemi będzie związane w niebie, co rozwiąże na ziemi y, też będzie rozwiązane w niebie. Ma władzę tu na ziemi przygotowania ludzi do tego, żeby zdobywali niebo. Czy ta władza, którą otrzymał Piotr, dalej trwa w Kościele? Tak. A dlaczego akurat Rzym? Dlatego, że tam, jak to święci mówili, że ze swoją męczeńską, Śmiercią przelał ze swoją krwią całe nauczanie, prawdziwe nauczanie oparte na Bogu Ojcu, który mu to objawił. I Rzym stał się miejscem, gdzie następcy Piotra, biskupi Rzymu, są świadomi tego, że mają posługę jednania posługę jednoczenia wszystkich uczniów Chrystusa wyznawanej wierze, w prawdzie. Na Soborze Watykańskim I. W 1870 roku napisano, powstał taki dokument, Konstytucja, Pastor Eternus, o posłudze właśnie pasterskiej biskupa Rzymu, kiedy ma przywilej nieomylności, kiedy naucza ex katedra. Właśnie dzisiaj święto katedry św. Piotra przypomina nam nauczanie uroczyste, ex katedra. To nauczanie musi być właśnie takie, Oficjalne, bardzo takie uroczyste, przypominające, że rzeczywiście teraz nauczam ekskatedra i to ma dotyczyć wszystkich ludzi wierzących, do których jest skierowany, ma być to promulgowane, ale ma dotyczyć wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. I to ma być wiążące. To, to co głosi. Powinno prowadzić do nieba. I ostatnim takim aktem nawiązującym do tej właśnie tego przywileju nieomylności, aktem, który ogłosił jako dogmat, to był papież Pius XII w 1950 roku. 1 listopada ogłosił dogmat o niebo wzięciu Najświętszej Marii Panny. W ten sposób przypomniał, że to było Tradycji Kościoła, takie przeświadczenie, że Maria z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Że to w tradycji wszyscy, wszędzie, w każdym czasie, w tym takim zmysle, wiary tego nauczali. I dzisiaj Pan Jezus, kiedy zostawił nam Kościół, zostawił nam też te dary, jakim jest ten przywilej, to Towarzyszenie Ducha Świętego. Związane również z sensus z fidei, czyli zmysłem wiary, pozwala nam trwać przy Chrystusie. Aczkolwiek rzeczywiście diabeł ten, który dzieli, chce takiego zamętu, zamieszania. I chce na przykład zredukować wiarę do tego, co jest przeżyciem, to jest tylko no, jakimś takim uduchowieniem, <grytanie> że człowiek ma jakieś uczucia religijne. Natomiast Pan Jezus nie pyta się o uczucia, co Wy czujecie, jak Wy się czujecie, tylko pyta o prawdę. Bo wiara w prawdziwego Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Wiara oparta na prawdzie jest wiarygodna. Natomiast wiara, która jest fanatyczna, bez prawdy, bez rozumu, prowadzi do potępienia, prowadzi do nienawiści, prowadzi do pogubienia. Nie wystarczy wierzyć. Wiara potrzebuje rozumu. Jak to pisał św. Jan Paweł II, Fides et Ratio, że wiara i rozum są jak te skrzydła, które pozwalają znieść się duchowi ludzkiemu ku niebu w kontemplacji prawdy. Prawda może być właśnie poznawana przez najpierw rozum, dnia, kiedy rozum zaczyna doświadczać, że. To zbyt wielkie, żeby to pojąć, w takim małym rozumie wtedy przychodzi zawierzenie, zaufanie. Wiara rozświetla ten rozum. Natomiast rozum bez wiary staje się czasem oślepiony, zaślepiony jakąś pychą i przeświadczeniem, że wiara jest mi niepotrzebna, może nawet głupia. Dlatego i rozum, i wiara wzajemnie ze sobą grają, współgrają, tak jak. Później miłość jest oparta na pewnej naszej woli. Ja chcę, jak to mówił święty Augustyn, że w miłość to jest wybór, drogi miłości i wierność wyborowi. A święty Tomasz dodawał, Tomasz Zakwinu, dodawał, że miłość to jest pragnienie. To jest taka decyzja woli, że ja pragnę dobra dla tego, kto, kogo kocham, nawet dla nieprzyjaciół. Mogę pragnąć dobra. I wtedy go nawet nie przyjaciela kocham. Natomiast nadzieja oparta jest na pamięci. Trzeba pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił. Trzeba mieć w pamięci historię. Trzeba historię zbawienia pamiętać, bo wtedy będziemy nosić w sercu nadzieję. I w dzisiejszych czasach próbuje się nam zabrać nadzieję poprzez zabieranie pamięci. Przez jakąś zbiorową niepamięć o różnych rzeczach. Warto sobie tak przypomnieć, co Bóg uczynił dla nas, dla naszego Kościoła, Kościoła katolickiego, dla Kościoła w Polsce. Dziękujmy za papieża Jana Pawła II świętego. Też wiele mu zawdzięczamy. I też módlmy się za obecnego papieża Franciszka, o to, aby Bóg dawał mu ten charyzmat. Świadomości jednoczenia całego Kościoła, że jest odpowiedzialny za jedność Kościoła, żeby być razem, żebyśmy też wspólnie wyznawali tę samą wiarę opartą naprawdę, nie na takim przeświadczeniem, że żeby było miło, żebyśmy się dogadali z tymi, którzy nie wierzą, i żeby no, w ogóle nie było jakiejś mowy nienawiści, może nie mówmy, za bardzo o Jezusie Chrystusie, bo on może być taką kością niezgody, znakiem sprzeciwu. To nie jest tędy droga. Papież e, wcześniejszy jeszcze Józef Ratzinger, który napisał e, taką deklarację do Minus Jezus, przypomniał, że pojawił się, tłumacząc dlaczego napisał tę deklarację, powiedział, że, tak cytuję z pamięci, że pojawił się w Kościele katolickim dogmat, który nie jest dogmatem. Nikt go nie, nie ogłosił, nie było orzeczenia żadnego papieża, nie było wypowiedziane to ekskatedra, ale ludzie myślą, że to jest dogmat, że to tak trzeba. A mianowicie dialog i to dialog za wszelką cenę, nawet za cenę Jezusa Chrystusa. Że już my w tej chwili nie idziemy do pogan, żeby ich. Przyciągnąć do Jezusa Chrystusa, żeby Jezus Chrystus był ich panem i zbawicielem, żeby się nawrócili, przyjęli chrzest i żeby oddali swoje życie pod panowanie Boga i byli w Kościele Katolickim, korzystali z sakramentów, które Pan Jezus zostawił jako z, 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 sakramenty zbawienia. Dzięki temu człowiek osiągnie niebo. To już może lepiej nie, bo to tak oni się zdenerwują, może teraz podialogujmy, posłuchajmy co oni w co wierzą, może oni nas jakoś ubogacą, może tak wzajemnie się spotkajmy, może też ich jakieś kulty za, zaadaptujmy do naszych liturgii. To wszystko jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim może doprowadzi do synkretyzmu, do tego pomieszania prawdy z fałszem, czyli kąkolu z pszenicą, a my właśnie mamy iść drogą, Prawdy, żeby rozpoznawać, co jest prowadzące do nieba, a co nie prowadzi do nieba, co wiąże nas z niebem, a co nie wiąże. Ta władza świętego Piotra ma dotyczyć zadań pasterskich, które prowadzą do nieba. Czasem zadanie pasterskie to jest takie oddzielanie demonów, tych wilków, ale czasem jest to wykluczanie ze wspólnoty tych, którzy niszczą wspólnotę też ekskomunika, to jest władza pasterska, ale też i sprowadzanie na nowo ekskomunikowanych, też jest władza pasterska. Władza nauczania, władza prorocka i władza kapłańska uświęcania sakramentalna. To wszystko jest u biskupa Rzymu w pełni i jeszcze właśnie ten dodatek, jakim jest aryzmat y, Piotrowy, czyli właśnie ta sukcesja Piotrowa, która ma za zadanie umacniać braci wierze. Ty nawróciwszy się, mówi Pan Jezus w Ewangelii św. Łukasza do Świętego Piotra na ostatniej wieczerzy, że diabeł chciał was przesiać, ale ja modliłem się za to, bo żeby nie ustała twoja wiara, a ty nawróciwszy się, umacniaj braci wierze. Takie jest zadanie Piotra. I z jednej strony dziękując Bogu, że jesteśmy w kościele piotrowym, to jednocześnie też modlmy się za następcę św. Piotra, papieża Franciszka, o to używanie jak najlepsze, charyzmatu nieomylności papieża, który otrzymał sam święty Piotr od Boga Ojca, kiedy rozpoznał jako jedyny z apostołów prawdziwego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i który ten charyzmat szczególnie wlał przez swoją śmierć męczeńską do. Rzymu i biskupi Rzymu czują się odpowiedzialni za ten właśnie dar, żeby go przechowywać i nim się no, posługiwać dla jedności wiary, ale też pamiętać, każdy z nas ma o tym, że wszystkie dary, wszystko, cała prawda objawiona, którą otrzymujemy od Boga, że otrzymaliśmy 2000 lat temu w Ewangeliach i w Nowym Testamencie, w ogóle objawieniu Bożym, ona jest w depozycie. Ona jest przechowywana, żeby ją nie zmieniać, ale jeszcze lepiej wyjaśniać. Ona jest niezmienna, ale poszukuje ciągle jeszcze większego zrozumienia. Fides querens intellectum, czyli wiara szuka zrozumienia. Na tę drogę właśnie modlitwy, też takiego trwania przy prawdzie, takiego zrozumienia prawd objawionych, które są niezmienne, aczkolwiek ciągle potrzebuje jeszcze lepszego zrozumienia, na tę drogę przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo i baczcie za tak długi rozwlekły ten filmik rozgaduje się niepotrzebnie może. Przyjmijcie, Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi i strzeże, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.